Dzień dobry, tu Kozo Syryjska i dziś zagramy w Dead Space 2. No. Tu chyba stanęliśmy. Aha. A mamy coś do podleczenia, bo widzę, że tak... O, mamy! Ups. No. Ejś tam! No dobra, coś tam mi się udało podleczyć, więc idziemy dalej. O, śnieżno tu. Skręcić, tak? No w ogóle to już tu śnieżnowato. Ło! No nieźle, widzę, że tu jest jeden rdzeń tu zepsuty. Ło! Ło ty, mordo! No, widzę, że coś tam były jakieś basońskie tortury, tak? I to niemałego kalibru. O. Czy da się to otworzyć? O. Albo... Rozwalić! O, właśnie. Rozwalić da się. I dostajemy kolejne naboje do piłomiota. Wiem. To jest ta podstawowa broń, która daje radę. Daj nie wydaje się bezużyteczna już na późnych etapach gry. Znaczy jak na razie nas tu poza tymi obrazkami z trupami nas nic nie zaskoczyło. Dostajemy. Dobra. Chyba znowu jest tu coś zepsutego? Ale... O, ty mordę, ja! Dobra, reakcja była bardzo szybka. Lecimy. Co to chyba? O! A! Ty. To już wszyscy? O, chyba bawią się źle. To już wszyscy. A! Dobra, widzę, że to jest strzelak. O nie! A! As! Spadaj! Wszyscy mam nadzieję! O! Jednak nie wszyscy, kurwa! O! Dobra, tak głowa, ale dalej ma świadomość. No nieźle, muszę przyznać. Mam nadzieję, że to już wszyscy, bo już to tam... No ta, gdzie jest życie? O, ty barle! Ła! Ty, myślałem, że nie będzie więcej, ała! Ale... Dupa. Gdzie jest? Gdzie są jakieś pakiety zdrowia? O nie! Chciałbym sobie po trupach tu troszkę.
Dobra, widzę, że nie mam zbyt dużo zdrowia. Więc... not good. I think I found the exit, but it's way above me. Gravity controls are locked out. Dana? Fuck! Zdrowie? A myśmy chyba mieli tylko to, co było na początku. Ha, co jest to? Nic nie zaskoczyło. Co my tu mamy? Była to minigierka? Dobra. O. To przeżyjemy? Cudownie, winda tutaj. Nie działa, więc odkryliśmy. A, tutaj jeszcze trzeba coś tu dokonać. Wow, bo jak chciałabym wyjść? No o, właśnie tutaj. O, widzę, widzę. Dobra, myślę, no właśnie, bym widziała, co tu chodziło. A, dobra, jest zagadka. No właśnie, bo tu chyba wiem, o co tu chodzi. Aha. Trzymaj! Oh.
szybko! Dobra, za którymś razem... Ale cudownie. Aha. Coś tu chodzi nie tak. Dobra, magia, cięć. Dobra. Wszyscy. Bo chyba trzeba by jedną zamrozić. Tak, trzeba jedną z tych Beehysterów zamrozić. Chyba i tak pozdobywać. Dobra, po kolei. Jedno z Beehysterów trzeba. Ups. O, kurwa, udało mi się. Dobra, musimy tak napełnić. Musimy chyba ten, to chyba jajca to są. To może najpierw. Aha. No to znowu musimy. Tak, najpierw musimy znowu to zaprosić, dobra. Jak to było? Aż znowu muszę użyć instrukcji. Stanie nieważkości. L2. Dobrze, garoś. Tak dawno nie graliśmy. Tak se. Magia cieć. No dobra, już jestem. Właśnie sobie przypomniałem, jak to było z tym stanem nieważkości. To była właśnie. Okazało się, że chyba to był. Ha? Dobra, okazuje się, że to było po prostu to L3, tak? Raczej trzeci drągal. Ach, no wiecie, tak się dawno nie grało w tą grę, że zapomniało się co i jak. To chyba jest to sekcja, jest. Dobra. Teraz tu musimy bardziej tu, w tą stronę, czyli tam gdzie lecą te trumienki. Haha! Ha! Weszliśmy! No.
A, po prostu przytrzymuje się i tutaj już lata. No, trochę ogarnęliśmy już to. No, chyba tutaj powinniśmy być. Kupa mać. Chyba tutaj powinniśmy być te słowa klucz, bo... Tak, już jesteśmy na szczycie, czyli już wydostaliśmy po prostu. Dobra. Isaac! Damn it! I think they're jamming our signal with a mobile device. Someone get me the frequency on that jammer! They must have a gunship position near the compound. Now what? Change your plans? No. If they knew where we were, they would have killed us by now. Oh shit! Signal's fading! Just follow your locators and hurry. No dobra, to mamy zaś sklepik. Ja wiem, że są nowe bronie. To jest takie... Co się bardziej opłaca? Posiąść broń, czy dalej latać z piłomiotem? A chyba coś czuję, że piłomiot... Znaczy mogę mieć inne bronie, gripper, czy... line gun. No ale po co? Stara piła laserowa jest... niezawodna. A poza tym bardziej potrzebuję medyka. Ta cała logika tym. No dobra, to tu się dostaniemy. No ale tu widzę też i safe station, czyli chyba najważniejsza rzecz. Czyli zapisy, to jesteśmy na chapterze 5, więc tutaj będziemy kończyli w sumie. A więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.